czterech Polaków w konkursie. Zobaczymy już drugi raz z rzędu. Młode Wilki, czyli Rafał Śliż, Kamil Stoch oraz Stefan Hula zajęły miejsca w przedziale 39-46. Najlepiej spisał się stary lis Robert Mateja, który był 27. Walczymy ze sobą, ale tylko na skoczku. W rundzie KO Mateja i Hula zmierzą się z Finami. Ten pierwszy z Jonasem Ikonenem, drugi z Janem Haponenem. Mniej szczęścia mieli Stoch i Śliż. Ich rywalami będą Japończyk Noriaki Kasai oraz Norwek Roar Jokelsej. Kwalifikacje powinien wygrać Bjørn Einar Rumuren. Norwek w bardzo dobrym stylu wylądował na 137 metrze. Miło tak skoczyć przed konkursem. Na zwycięstwo Rumurena nie pozwolili organizatorzy, którzy wiedząc, że Jakub Janda wycofał się z kwalifikacji, obniżyli rozbieg przed Andreasem Kittelem i Janem Ahonenem. Gdyby Finn skoczył dalej niż Szwajcar, wygrałby kwalifikację i na potrzeby mediów stworzyłby jutro parę z Jandą. Zwyciężył jednak Kittel i popsuł misterny plan. Trochę im nie wyszło. Cieszymy się, że Polacy w komplecie awansowali do 50 i ostrzymy sobie zęby na jutrzejszy ostateczny pojedynek Jandy z Ahonenem. To będzie danie główne 54. turnieju czterech skoczni. Zbiszowskofen dla sportu, Bartosz Heller.